No podziwiam, na serio niesamowite, dobra, nie mamy czasu, chodźmy szybko, ustawimy tobie kraj i umocnimy się. A, bo wy teraz wyjść chcecie? No tak. No to mamy problem. Krótko mówiąc, jesteśmy w dupie. A raczej gorzej, bo z dupy jest wyjście, co prawda jedno, ale jednak. Spokojnie, towarzysze kiepskiej broni. Ja nas tu uwięziłam, więc ja... Nas stąd wyciągniesz? Nie, powiem, co możecie zrobić, żeby mnie stąd wyciągnąć. No uważaj, bo ja cię będę słuchać. To ja tu dowodzę, ty nie masz nic do gadania. Więc nie powiem, jak stąd wyjść. Siedźmy sobie tu aż do osranej śmierci, mi wszystko jedno. Cofam to, co powiedziałem, powiedzmy, że na chwilę dowodzisz, oczywiście dopóki stąd nie wyjdziemy. Jak to dopóki stąd nie wyjdziemy? W takim razie wal się, nie pomogę. Zaczekaj, okej. Będziesz dowodzić, tylko nas stąd wydostań. Nadal mówię, że nie ja. Mogę tylko powiedzieć jak, jest tutaj drugie wyjście. To wyjdźmy tamtędy. Nie jest to takie proste, to wyjście jest dla mnie za ciasne. Wyspróbujcie. No nie wiem, nie wiem. Skoro ty nie wyszłaś, to my chyba tym bardziej. Hem. A więc potrzebujemy czegoś małego, co da radę wyjść. Genialne. Ale nie czegoś, tylko kogoś. Kogoś? Czyli kogo? Hehehehe. Niech się na coś więcej przydadzą miernoty. Ty chyba jesteś pijany, że chcesz ich wypuścić. Jestem trzeźwy jak nauczyciel na zdalnych. Wiedziałam, że znowu pił, albo ten swój gaz wciągał. Mówiłam ci, że masz to odstawić raz na zawsze. I teraz przez to chcesz ich wypuścić. Ale to jest genialny plan, bo kto z nas niby wyjdzie i zrobi wyjście? Chcesz ich wypuścić tako i sądzisz, że nam pomogą zamiast uciec? Masz rację, uciekną nam, chociaż Brazylia i Peru chyba też nie wyjdą. Jedynie ta Polgaria by się przecisnęła. Tak, ale to jeszcze głupie dziecko, z pewnością nam zwieje, a my tu zostaniemy. Może tak być, ale to nasza jedyna szansa, wiem co zrobić, żeby nie chciała uciec. Polgeria, wyłaź kurwa, jest robota. Słuchaj uważnie, za chwilę cię wypuścimy, ale tylko na chwilę, wyjdziesz na zewnątrz i po drugiej stronie zrobisz nam wyjście, bo się zawaliło. Dobrze, chodź kajmy. Ale nie tak szybko, ważna informacja dla ciebie. Jeżeli tylko spróbujesz uciec, zabiję tych złamasów, a potem będą dyndać na drzewach. Tu chyba jednak nie chcę iść. Jeżeli nie pójdziesz i nie zrobisz wyjścia, to też ich zabijemy. Cholipka, dobrze, zrobię to, tylko bez agresji. Schole. Co? Nic, nic. To tutaj, tam masz to wyjście. Przeciśnij się i przejdź na drugą stronę. I odepchnij gruzy na bok. Masz na to 10 minut. Jeżeli nie zdążysz, zabijemy kogoś z nich. Dobrze, idę. Hihihi, idioci, teraz wam mogę uciec? A te groźby, że ich zabijecie, możecie sobie wsadzić, gdzie słoneczko nie dochodzi. Wiem, że tego nie zrobicie, bo stracicie jedynych zakładników, a ja wam ucieknę i zostaniecie z niczym. Mówiłam, żeby jej nie wypuszczać. Kurwa, trzeba było ją na sznurek przywiązać. Posłuchaj, gówniarzu. Nie, to ty posłuchaj, teraz ja tu dyktuję im warunki. Chyba coś ci się przyśniło, nie bądź taka pewna, że ich nie zabije. Zapomniałaś o tym, że ich jest dwóch. Więc jeżeli natychmiast nie zrobisz, co każemy, zabije jednego, a drugi nam zostanie. Szachmat. Zaczniemy od Brazylii. Poczekaj, nie krzywdź jej. Dobrze, zrobię to. Dajcie mi troszkę czasu, już idę. No, no, nieźle. Brawo, dowódco. To ja tu jestem przecież już dowódcą. A gówno, teraz już nie. Słuchasz się mnie i tylko mnie, rozumiesz? Oczywiście.
Łopanie, ciekawe jak ja to mam przepchać. Kurka wodna no nie da rady, za malutka ja. Małpa, co tu robi małpa? Kurde, mam pomysł. Ten bananek miał być na czarną godzinę. Mam nadzieję, że to właśnie ta. Hop hop, małpko, chodź. Pewnie chcesz bananka? No chodź, chodź. I ja masz. Kurwa, chyba zabiłam małpkę. Dobra, posprzątaj te śmieci. Polgar je zakneblować wraz z innymi i nie spuszczaj ich z oka. Ktoś musi ich tu pilnować. My się zajmiemy resztą. Dobra, ale jaką resztą? Zdradź mi swój plan. I co chcesz z nimi zrobić? Właśnie, nie kryj się przed nami. Jeżeli chcesz wygrać, to lepiej tym razem, żeby nikt nikogo nie okłamywał. Ech, dobra. Chciałem być trochę tajemniczy, ale walić to. Ty, Polgeria, też posłuchasz sobie. Jaki mam plan na pokonanie twoich rodziców? A więc, wykorzystamy zakładników. Będą robić nam za ochronę. Będziemy nietykalni. Ani Europa, ani Ameryka nie będą mogli nas atakować. Dzięki temu, będziemy mogli tak się umocnić, że bez problemu przejmiemy cały świat. Będziemy mogli atakować na legalu wszystkie kraje, a inni nie będą mogli nam nic zrobić. Potem zabijemy zakładników i od razu zaatakujemy smutne i rozgoryczone kraje, które z rozpaczy będą jeszcze słabsze. Teraz idziemy oczyścić resztę Afryki, a ty bądź przy telefonie. Jeżeli zadzwonię, zabij Brazylię, a potem Polgerię. Jesteś genialny. Robi się już, Polgeria, za mną. Doskonale. Weź broń z mojego magazynu. Wiesz, gdzie to jest. No, nie znałam cię z tej strony. Stałaś się genialnym strategiem. Jakim cudem? Nauczył mnie tego ktoś. Ktoś, kogo kiedyś nazywałem bratem. Nie chcę o tym mówić. Czemu kiedyś? Pewnie cię zdradził zdrajca, co? Powiedziałem coś. Nie chcę o tym mówić. Zapraszam was, wariaty, na informacje, kiedy będą odcinki, czyli na Discord, gdzie można się dowiedzieć coś niecoś i popisać i tak dalej. Link do serwera w opisie. No i zaczynamy odpowiadanko na pytanko. Pytanie do Francji, czy lubisz truskawki? Oczywiście, że tak. Są bardzo pyszne. Mogę pozdrowienia od całej rodziny Polski, plis miłego oglądania, oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie, a nie chwila, od całej rodziny. Polgeria, halo Polgeria, gdzie jesteś? Zapytanie do Kanady, jak czujesz się z tym, że Stany Zjednoczone nie żyją? Zajebiście. To akurat było głupie pytanie. Pytanie do Nigerii, czemu ty się nie przejęłaś, że nie ma Polgerii? Kto ci tak powiedział, ale zaraz, jak to jej nie ma, Polska, czemu nic nie mówisz? No to mnie, kolego, wkopałeś, miała się nie martwić. Pytanie do Polski, czy Francja lubi banany? Teraz już tak. Zapytanie do Polski, jak nauczyłeś się takiego rzutu bananem? Cóż to jest u nas wrodzone? I lata praktyki. Ronaldo czy Messi? Jak każdy z was wie, nie znoszę Messiego jak diabeł święconej wody, ale mimo wszystko nieprecyzyjnie zadałeś to pytanie, bo jeżeli chodzi o to, jakie jest moje zdanie na temat kto jest lepszy, to trudno powiedzieć. Messi to wrodzona świnia, ale gra niesamowicie, mimo że często udaje pajaca lub króla, ale dla mnie, nie licząc Pele, to Cristiano jest królem piłki nożnej. Niestety robi się już stary. Kartenie, czy możesz powiedzieć, jacy byli pierwsi wspierający? Nie mogę, ponieważ nie mam teraz jak sprawdzić, więc napisz do mnie na Discordzie, bo nie mogę jak teraz sprawdzić i nie mogę jak sprawdzić, więc napisz. No. Ej, kartenie, chciałbym, aby moje państwo bla bla bla. Ja też bym chciał być piękny i bogaty, ale niestety nie udało się. Cóż, powiem ci tylko tyle, że jest kolejka do właśnie występowania na sezonie i kurwa, nie pisze się tego w komentarzach mi tutaj pod filmem, tylko na Discordzie się zgłasza. Znaczy zrobię takie tam, nie wiem, albo jakiś kanał, albo coś na Discordzie, że się zgłaszamy tam po właśnie wystąpienie na film i tak dalej, a nie mi tu w komentarzu będziesz pisał. I poza tym nie ma opcji, żebyś się wcielił w państwo, które istnieje. Robicie lub wymyślacie swoje państwo, no i też swoją flagę, nie? Bo nie ma tak, że przywrócę nagle jakieś państwo, które już istniało, nie? Tak w rzeczywistości. No tak nie możemy zrobić. Będę mógł mieć swój kraj naturalnie, ale jednak jest kolejka, także no, mimo wszystko
trzeba poczekać. Wiem, że będzie jakiś sezon, w którym wystąpi więcej niż czterech właśnie wspierających, także no śmieszne. Pytanie, czy zrobiłbyś turniej w tych Countryballs w piłce nożnej? Oczywiście mam nawet taki pomysł, żeby zrobić do następnego sezonu właśnie mecz o to, kto wystąpi w sezonie, w sensie nie widzowie, ale bohaterzy, na przykład, nie wiem, wy wybierzecie tam kilka bohaterów, którzy mieliby wystąpić, a ja zrobię turniej w piłce nożnej i ten, kto wygra, wystąpi. Naturalne, nie? No i to jest bardzo ciekawe pytanie. Pytanie, czy gdybym kupił najwyższego wspierającego, a na przykład osoba, która kupiła gościa, to jakim bym coś tam. No więc myślę, że wtedy miałbyś pierwszeństwo, miałbyś bardziej główną rolę w sezonie. Mimo wszystko to jest niemożliwe, żeby ktoś kupił takiego wspierającego. Chyba, żeby się na to zgodził, ale może. Ale mimo wszystko myślę, że to by było naprawdę ciekawe i byś był bardzo ciekawą postacią, w sumie byś był raczej pewnie pierwszy w kolejce do wystąpienia na następnym sezonie. No i to tyle, nie? Pytanie do Kartenio i chyba też do Polski. Co zrobisz, jeśli ci powiem, że śmiertelna dawka bananów to 400? Czytałem o tym i sprawdzałem, ale nie sądzę, żeby to tak było, żeby to była prawda. Chociaż myślę, że już też mówiłem w jednym chyba z poprzednich odcinków, że zrobimy właśnie taki live, że nawpierdalam się tych bananów i zobaczymy, czy coś się będzie działo. No i to tyle. Także pozdrawiam was serdecznie, to koniec odcinka. Następny odcinek będzie raczej za 3 lub 4 dni. No i to tyle, nie?